cześć. Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Para prezydencka przebywa z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda jako pierwszy prezydent w historii modlił się w amerykańskiej Częstochowie, sanktuarium, które jest szczególnie ważne dla tamtejszej Polonii. We mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown uczestniczyły tłumy Polaków. Prezydent podkreślił, że sanktuarium jest miejscem, które jednoczy i zespala wszystkich rodaków. Podziękował Polonii za jej działalność, która daje świadectwo, że Polacy są wierni zasadom, twardzi i że można na nich polegać. Prezydent wyraził wdzięczność Polakom mieszkającym w USA za ich wkład w negocjacje przed szczytem NATO. Dziękował także za pamięć o bohaterach narodowych, w tym szczególnie o żołnierzach wyklętych oraz o poległych pod Smoleńskiem. W trakcie spotkania prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym przedstawicielom Polonii, m.in. przeorowi amerykańskiej Częstochowy, ojcu Rafałowi Walczykowi oraz Franciszkowi Gardiaszowi z Koła Przyjaciół Radia Maryja w Perth Amboy. Na polskim cmentarzu w Doylestown prezydent odsłonił też pomnik upamiętniający żołnierzy wyklętych. Wskazał, że czczący żołnierzy niezłomnych Polska odzyskuje swoją godność. Premier odwołuje ministra Dawida Jackiewicza, a Centralne Biuro Antykorupcyjne wszczyna kontrolę w spółkach Skarbu Państwa, którymi zarządzał. Opozycja oskarża natomiast partię rządzącą o zawłaszczanie państwa. W czwartek premier Beata Szydło ogłosiła dymisję ministra Skarbu Państwa Dawida Jackiewicza, przekonując, że zakończył on swoją misję. Resort, którym kierował, zostanie wygaszony do końca roku. Swego rodzaju nominacje, które podejmował, i decyzje w trakcie pełnienia ministerstwa, nie były one zadowalające zarówno dla kierownictwa PiS-u i nie były korzystne pod względem wizerunkowym, ponieważ były to zazwyczaj nominacje najbliższych kolegów pana ministra Jackiewicza. Podkreśla dr Agnieszka Zaręba. Równocześnie CBA wszczęło kontrolę w kilkudziesięciu spółkach Skarbu Państwa. Zarządził ją minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Agenci sprawdzą umowy zewnętrzne zawarte przez spółki w ostatnim okresie. Będziemy sprawdzali, na ile te wydatki, które były realizowane na podstawie tych umów, były zasadne, celowe i wynikały z gospodarności, jeśli chodzi o majątek Skarbu Państwa. Kontrola to zapowiedź walki z wszelkimi nieprawidłowościami w spółkach, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Chcemy mieć te wszystkie podmioty transparentne i chcemy, aby były pod odpowiednim nadzorem. Nie możemy puszczać spółek w samopas i doprowadzać do tego, że prezesi, jak również wszyscy pracownicy spółek będą robili w nich, co im się żywnie będzie podobało. Zamieszanie wokół spółek Skarbu Państwa stało się okazją do ataku na ekipę rządową. Nowoczesna rozpoczęła akcję publikowania w internecie nazwisk działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy otrzymali intratne posady. Takie stanowiska powinny być obsadzane w drodze konkursu przez osoby, które mają kompetencje do ich obsadzania. Niestety, mimo że Prawo i Sprawiedliwość krytykowało poprzedników, czyli Platformę Obywatelską, samo to robi. Działania rządu krytykuje również Platforma Obywatelska, zapominając o tym, jak sama traktowała publiczne instytucje i spółki, gdy rządziła wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej deklarowało skończenie z tym procederem, że kolesiostwo, kumpelstwo, szwagrostwo, nepotyzm nie będzie miał miejsca. On ma miejsce do potęgi entej, ma miejsce do takiego poziomu, którego chyba Polacy nie znają w minionych 27 latach. Marek Jakubiak z Kukiz15 podkreśla, że problem dotyczy wszystkich partii i potrzebne są zmiany systemowe. W Polsce rządzą urzędnicy średniego szczebla. To oni robią te deale, oni między sobą rozgrywają co mogą. Rzecz w tym, żeby to w jakiś sposób ograniczyć. Prawo i Sprawiedliwość stoi zatem przed poważnym wyzwaniem. Walkę z patologiami wielokrotnie zapowiadał prezes partii Jarosław Kaczyński. Są tego rodzaju nadużycia, trzeba się z tym rozprawić taką bardzo twardą ręką. Najbliższe miesiące pokażą, czy ekipa rządząca poradzi sobie z opanowaniem sytuacji w spółkach Skarbu Państwa. W Berlinie zakończyły się regionalne wybory. Wygrali je socjaldemokraci z SPD, natomiast CDU uzyskała bardzo słaby wynik.
W stolicy Niemiec okazję do świętowania mają socjaldemokraci. Przez ostatnie lata SPD było liderem w Berlinie i nadal nim pozostaje. Według ostatecznych wyników zdobyli 21,6% głosów. Osiągnęliśmy nasz cel. Nadal jesteśmy najsilniejszą siłą polityczną w mieście i mamy mandat do rządzenia. Wyprzedzamy naszych konkurentów politycznych o 5, 6, 7%. Mamy wynik, który nadal pozwala nam zapewnić siłę burmistrzowi. Zaznaczył burmistrz Berlina. SPD będzie musiała jednak zawiązać koalicję, by móc dalej rządzić. Do tej pory socjaldemokraci współpracowali z CDU. Chadecy jednak stracili w ostatnim czasie bardzo wielu wyborców. Zdecydowany wpływ miała na to polityka imigracyjna kanclerz Angeli Merkel. W stolicy uzyskali zaledwie 17,6% głosów wyborców. Wyborcy dali wielkiej koalicji istotną lekcję. Obie strony, CDU i SPD, wyraźnie straciły w stosunku do 2011 roku. Nie trzeba owijać w bawełnę. Dla nas jako CDU ten wynik jest absolutnie niezadowalający. Mówił polityk CDU Frank Henkel. Teraz w Berlinie może się wiele zmienić. Prawdopodobnie CDU wypadnie z koalicji. Jej miejsce zajmą partie Lewica i Zieloni. Oba ugrupowania uzyskały kolejno po 15,7% i 15,2% głosów. Wspólny sojusz z tymi partiami dałby SPD wygodną większość do rządzenia. Niespodzianką w Berlinie okazała się natomiast antyislamska Alternative für Deutschland. AfD udało się zdobyć 14,2% głosów pochodzących głównie od rozczarowanych wyborców CDU. Tymczasem do Izby Deputowanych po pięcioletniej przerwie dostali się liberałowie z FDP z wynikiem 6,7% głosów. Blisko 54% wynik uzyskała partia Jedna Rosja w wyborach do niższej Izby Parlamentu Rosji, informuje Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu 60% głosów. Przed 5 laty ponad 49% poparcie pozwoliło partii rządzącej na uzyskanie 238 mandatów. Tym razem Jedna Rosja może sięgnąć po większość konstytucyjną. Wstępne szacunki dają jej ponad 300 głosów w Izbie, co jest efektem mandatów wywalczonych w okręgach jednomandatowych. Lider Partii Narodowej Wolności Michał Kasjanow nie ma wątpliwości. Wysoki wynik partii rządzącej to efekt sfałszowania głosowania. Oczywiste jest, że wybory nie były ani wolne, ani uczciwe. Mówiliśmy już o tym, kiedy rozpoczynaliśmy kampanię wyborczą. Obserwatorzy jeszcze przed wyborami alarmowali, że tegoroczne głosowanie będzie odnowieniem obecnej Dumy Państwowej złożonej z Jednej Rosji i z trzech partii lojalnych wobec Kremla. Choć przed 5 laty dochodziło do licznych nieprawidłowości, nikt nie został za nie pociągnięty do odpowiedzialności. Problemu wydaje się nie zauważać rosyjski prezydent Władimir Putin. W jego ocenie wysoki rezultat uzyskany przez partię rządzącą jest efektem rosnącej dojrzałości politycznej obywateli. Ludzie nadal chcą głosować na Jedną Rosję. Co nam to mówi? Mówi nam to przede wszystkim, że ludzie widzą, że przedstawiciele Jednej Rosji wiodącej siły politycznej naprawdę robią wszystko dla ludzi. Skład Dumy Państwowej najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie. Po przeliczeniu 60% głosów blisko 14% rezultat uzyskały Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej oraz Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji. Wciąż czekamy, ale jesteśmy przekonani, że na podstawie otrzymanych głosów będziemy mogli stać się drugą co do wielkości partią w naszym kraju. Jeśli tak się stanie, będzie to wielkie zwycięstwo, ponieważ wynik Jednej Rosji jest efektem machiny państwowej. Nie jest to jedynie partia, ale pełna potęga państwa. Nie było realnej debaty, zostało stworzone fałszerstwo partyjne, aby zabrać głosy Komunistycznej Partii Rosji. Jedna Rosja próbuje połączyć się z partią Żyrinowskiego w celu uzyskania większości w parlamencie. 5% próg wyborczy przekroczyło także ugrupowanie Siergieja Mironowa Sprawiedliwa Rosja. Wstępne, pełne wyniki wyborów mają zostać podane dziś przed południem. Po południu do rezultatów głosowania odniosą się obserwatorzy OBWE. Frekwencja wyniosła 47,5%. Przenosimy się do Turcji. W Stambule aresztowano 40 osób podejrzanych o związki z tak zwanym Państwem Islamskim. Turecka policja odwiedziła 23 domy w jednej z dzielnic Stambułu. Zatrzymała tam 40 obcokrajowców z Azerbejdżanu, Iranu, Iraku i Afganistanu. W miejscach ich zamieszkiwania znaleziono wiele dokumentów obciążających aresztowanych. Są też dowody, że część z nich przebywała wcześniej na terenach Syrii ogarniętych wojną.
Turecka agencja prasowa Anatolia informowała w piątek o zatrzymaniu w Stambule 24 obcokrajowców. Był wśród nich co najmniej jeden Syryjczyk. Zatrzymanych podejrzewano o próbę przeprowadzenia zamachu z ramienia samozwańczego Państwa Islamskiego. Jak się udało ustalić, 9 z nich było wysokimi rangą członkami ugrupowania terrorystycznego. Natomiast pozostałe osoby próbowały się przedostać przez granicę turecką na tereny tzw. Państwa Islamskiego. Przypomnijmy, że od ubiegłego roku w wyniku ataków terrorystycznych przeprowadzonych przez dżihadystów zginęło w Turcji około 200 osób. 39 medali to wynik uzyskany przez polskich sportowców w trakcie Igrzysk Paralimpijskich w Rio de Janeiro. Symboliczny zniczy zgaszono dziś w nocy podczas uroczystej ceremonii zamknięcia. Na stadion Maracana biało-czerwoną flagę wniosła Natalia Partyka, dwukrotna złota medalistka w tenisie stołowym. Blisko 2 tygodnie zmagań, ponad 4300 zawodników i 90 biało-czerwonych. Rio de Janeiro było w ostatnich dniach stolicą sportowej rywalizacji paraolimpijczyków ze 162 krajów. W sobotę światem sportu wstrząsnęła informacja o śmierci jednego z irańskich kolarzy. Do tragedii doszło w trakcie wyścigu ze startu wspólnego. Zawodnik przez kilka godzin walczył o życie, zmarł na skutek licznych obrażeń głowy. To absolutnie tragiczny dzień dla ruchu paraolimpijskiego, jak również sportowej rywalizacji tutaj w Rio. Zmarłego sportowca upamiętniono w trakcie uroczystej ceremonii zamknięcia igrzysk. Polską flagę na stadion Maracana wniosła dwukrotna złota medalistka w tenisie stołowym Natalia Partyka. Biało-czerwoni po raz kolejny dali nam wiele powodów do dumy. Sięgnęli po 39 medali, 9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych. To lepszy wynik od tego uzyskanego przed 4 laty w Londynie. W stolicy Wielkiej Brytanii Polacy wywalczyli 36 krążków. Jeszcze w trakcie trwania igrzysk organizatorzy informowali, że tegoroczna rywalizacja paraolimpijczyków cieszy się większą popularnością od zmagań pełnosprawnych sportowców. Kibicom, którzy zdecydowali się wziąć udział w ceremonii zamknięcia, towarzyszyły spore oczekiwania. Myślę, że będzie to piękne wydarzenie. Pamiętam ceremonię otwarcia olimpiady, w której brałam udział. Mam najwyższe oczekiwania. Jest to wydarzenie bezprecedensowe dla Brazylii i igrzysk paraolimpijskich. Jesteśmy tutaj. W trakcie ceremonii zamknięcia nie zabrakło licznych występów artystycznych, pokazów fajerwerków czy uroczystego pochodu z udziałem paraolimpijczyków. Symboliczną flagę igrzysk przekazano gubernator Tokio. To właśnie stolica Japonii będzie organizatorem kolejnej, 16. już paraolimpiady. To wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam w południe. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Magdalena Rząd, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Dziś dużo słońca, ale chłodno. Od 14 stopni w Krakowie do 19 na północnym zachodzie. Tylko w południowych regionach więcej chmur, a w górach może spaść deszcz. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1015 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.